Dziękuję bardzo, szanowna pani marszałek, panie posłanki, panowie posłowie. To bardzo ważne wydarzenie ten rok. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. I te elementy, o których mówił pan poseł, które udało się dokonać, to chyba najważniejsze z nich to powołanie rządowego programu wspierającego aktywność społeczną osób starszych na lata 2012-2013. Pieniądze przekazane na ten cel, czyli 20 milionów w roku 2012 i 40 milionów w 2013 roku w komponencie konkursowej. I skierowaliśmy zaproszenie do organizacji zajmujących się aktywnością osób starszych, zajmujących się solidarnością międzypokoleniową, edukacją tych osób, partycypacją społeczną, współdziałaniem, opieką socjalną nad osobami starszymi. I to się w końcu roku 2012 wiązało z bardzo dużym zainteresowaniem. Prawie 1400 ofert, ponad 400 organizacji otrzymało wsparcie finansowe i realizowało i realizuje projekty związane z aktywnością społeczną osób starszych. I ten program obejmujący na razie 2 lata, ale wierzę głęboko, że będzie przedłużony, a ku temu ma służyć komponent systemowy tego programu rządowego, mający na celu opracowanie wieloletniej polityki państwa na lata 2014, na lata 2020 wobec osób starszych, polityki Polski wobec seniorów. No i to są te wyzwania, które stoją przed nami. I do tego właśnie służy powołany Departament Polityki Senioralnej w ministerstwie, który koordynuje nie tylko pracę wewnątrz ministerstwa, ale współdziała z innymi instytucjami, współdziała z podmiotami społecznymi, współdziała z organizacjami samorządowymi, z tymi, którzy też lokalnie realizują politykę wobec osób starszych. W trakcie tego roku to też wiele seminariów, spotkań, zresztą duża część z nich odbyła się tutaj w Sejmie, ostatniej podsumowującej w grudniu konferencji wspominał pan poseł Szczerba. I tych wydarzeń na poziomie krajowym, gdzie i Ministerstwo Sportu i Turystyki, i Ministerstwo Zdrowia współdziałało, było bardzo dużo. To jest ponad 200 wydarzeń i regionalnych, i lokalnych, w którym brały udział urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, biblioteki publiczne, ośrodki i domy kultury. Na początku tego roku ogłosimy kolejną edycję konkursu na 40 milionów i tutaj też serdecznie zachęcam wszystkie organizacje społeczne zajmujące się aktywnością osób starszych. Powołana zostanie też Rada do Spraw Seniorów, organ doradczy skupiający zarówno ekspertów, jak i środowiska samych seniorów. Tutaj niewątpliwie bardzo aktywnym środowiskiem jest środowisko związane z uniwersytetami trzeciego wieku. Tak więc Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej formalnie się skończy, ale głęboko wierzę w to, wręcz jestem przekonany, że nasze działania, nasze wspólne działania pomiędzy parlamentem, rządem, samorządem i instytucjami pozarządowymi pozwolą, że efekty tego roku i kolejne plany na następne lata będą jeszcze bardziej rozwijane, a sformułowana do końca września, projekt sformułowany do końca września 2013 roku wieloletniej polityki państwa wobec osób starszych będzie tym dokumentem i tym materiałem, który pozwoli jeszcze bardziej otworzyć się na osoby starsze. Dziękuję bardzo.